Książę Karol i księżna Kamila już niedługo przestaną być małżeństwem. Niepokojące plotki na temat życia miłosnego. Przyszłego króla Wielkiej Brytanii od tygodni krążą po mediach. A Brytyjczycy są nimi niesamowicie zaniepokojeni. Podczas gdy w pałacu Kensington trwa wojna pomiędzy księżną Kate i Meghan Markle. Kilka ulic dalej rozgrywał się zupełnie inny dramat. Jak twierdzą zagraniczne media, małżeństwo następcy tronu dobiegło końca już przed kilkoma miesiącami. Dokumenty rozwodowe są już ponoć podpisane. Dlaczego więc nie było jeszcze oficjalnego oświadczenia? Za wszystkim stoi królowa. Królowa Elżbieta II interweniowała. W sprawie rozpadu małżeństwa swojego syna po raz drugi w swoim życiu. Czego zapewne wcale się nie spodziewała. Jak twierdzi The Telegraph, królowa zażądała, by para powstrzymała się przed ogłaszaniem czegokolwiek, dopóki sytuacja w rodzinie królewskiej nie ulegnie poprawie. Zmusiła ich, żeby się wstrzymali. Dopóki wojna domowa pomiędzy Sussexami i Cambridge'ami nie ucichnie. Wie, że rodzina królewska nie zniesie kolejnego skandalu.
Ona również nie ma już na to siły, twierdzi informator tabloidu. Wygląda na to, że jej syn nie ma szczęścia w miłości. Może przynajmniej w karty idzie mu dobrze.